Witam serdecznie na kolejnym gniocie i w końcu nadszedł ten dzień. Króliki już przeniesione, no już nie planuję ich tam nosić z powrotem do ich klatki. Teraz tutaj sobie latają. Oczywiście ten łobuz cały czas do nich zagląda, ale ostatnio widziałem, znaczy ostatnio, no dosłownie 30 sekund temu, jak łatkę, łatkę po gębie lizał. Ona jakoś wcale się jego nie boi i nie ucieka. Czarny trochę, czarny trochę bardziej. Ale dobra, może się zaraz przyzwyczają, on też pewnie się trochę wylata. I da sobie spokój, nie będzie tak się kręcił w koło nich cały czas. No, musi się oswoić z nową sytuacją, że tutaj ma gości na podwórku. Króliki bardzo ładnie, już są tutaj jakiś czas. Zaraz im się jeszcze ogarnie jakieś gałązki, gałęzie. No, czarny się trochę boi, niestety, bo jak przenosiłem to on był zamknięty, wiadomo, żeby nie przeszkadzał. No, zaraz poobserwujemy sytuację, idę jakieś gałązki im przyniosę, może jakieś kamienie znajdę, żeby mogły sobie pazura, pazurami drapać. I ścierać. No i mam dla nich tutaj kawałek brzuski młodej. Takiego odrosta im uciąłem. Nie powinien im zaszkodzić. No, łatka się to lubi z nim bawić. Proszę bardzo. Chodziłem i chodziłem po tym podwórku. Jeden kamień znalazłem. A jak nie potrzeba, to ich pełno. Dobra, się na pole niedługo pojedzie. To się przywiezie tych kamieni. Bo i tak tam trzeba. Ich nazbierać za to brzoski. Więcej przyniosłem, bo łatka bardzo lubi w niej siedzieć, już tutaj przerzuciła sobie nad wodę. Takim takimś poidłem będę musiał pomyśleć bardziej takim eleganckim tutaj. No bo te wiszące to nie bardzo, bo bym musiał robić. Wiecie, tutaj dziury w tym no i dobrze, ładnie się bawią, sobie latają. Łatka co chwilę coś próbuje kopać, ale tak bez przesady, tylko kawałeczek. Myślę, że ta podłoga jest dobrze zabezpieczona. Z okazji, że to ich parapetówka, to kawałek arbuza nawet im przyniosłem. Nie dawałem im za dużo tego arbuza, bo wyczytałem, że od dużych ilości mogą króliki dostawać. Wzdęć, ale taki kawałeczek, ile się dało, to oczyściłem z pestek. Nie powinien im zaszkodzić. Łatka to się bunkruje w tych gałęziach. A on to lata po całym podwórku tą młodą trawkę. Lubi skubać. Nie awanturuj się, zaraz do ciebie przyjdę. Ten to zazdrośnik się zrobił, o te króliki. Jak schodzę po podwórku, to chodzi za mną. A jak tu wejdę do nich, to zaraz piszczy przy płocie. No dobra, pomału będziemy myśleli tutaj nad jakimiś atrakcjami dla nich. Nie, czarny, zalałeś mi mikrofon. Mam nadzieję, że będzie działał. Uważaj, trochę, jak latasz. Dobra, niech one tutaj się trochę oswoją, przyzwyczają do nowego miejsca i zajrzymy do nich. Za jakiś czas, a teraz lecimy, wysprzątamy ich stare klatki, żeby tam zamontować kwoki. W międzyczasie reszta ekipy dostała resztę arbuza, aż dziwne, że kaczor jeszcze jagi nie zawołał. Jak ty się starasz? O no, swoją panią, która ci dzieci, wysiaduje. Sam się najesz, a ona gdzie? No dobra, smacznego, a ja się biorę za porządki. W tych klatkach po królikach. Już mnie tuczę, no daj spokój. Łobuzie jeden no. No tak, jeszcze kamery mi potuczno, tego brakowało. Choć ty sobie grabisz i grabisz już tyle czasu. Nic nie pomaga na ciebie, nic, a nic. Wszystkie sposoby z komentarzy chyba już wypróbowałem. Żaden nie działa. On jest po prostu niereformowalny. Taką ma naturę. A tutaj o, gęsiaki, woda wymieniona, ale maluszek jeszcze nie wskakuje. Coś pomyślimy, jakąś może cegłę mu się podłoży, no ale on już jest troszkę większy niż był. Może niebawem da radę. Dobra, sprzątam, bo gadam i gadam, jak zwykle, zamiast robić. Wysprzątane, podsypane suchą dezynfekcją. Lecę po te jajka gęsi i indyków. Ułożymy tutaj. I zaraz wybierzemy kurkę, która tutaj będzie zasiadywać. Na tym honorowym jakże miejscu. Przyleciał mnie dopingować. A królików nie ma. A znowu siedzi na tej miejscówce. Jednak po prostu lubi tutaj siedzieć. A gdzie resztki po królikach wywalone to oczywiście zbiegowisko. To jest przysmak. Ma, ma większe powodzenie niż arbus świeżutki ze sklepu. Jajka zapakowane. Trzeba teraz iść po kurę. Chyba wezmę tą, co tej białej małej do gniazda się zapakowała, bo to niedobrze, żeby tam dwie siedziały. I ona jest w miarę spora. Te jajka też są duże. Co prawda jest ich tylko 5, ale ta czarna kurka. To powinna spokojnie dać radę. Chodź, chodź, się nie denerwuj. O, ty to już w tym roku chyba nawet lęgi wyprowadziłaś, także masz doświadczenie. Powinnaś sobie poradzić. I z takim wyzwaniem, proszę bardzo, ułóż się tutaj i co od razu się ułożysz, jak malutka. Jest to nawet możliwe, ale dobra, nie przeszkadzam ci, żebyś się tutaj nie bała. Lecę po pasze i wodę. Pasza i woda uzupełnione. Na początku troszkę się buntuje. Jest to zupełnie normalne, tak jak szara kurka. Zaraz Wam szarą kurkę pokażę. Elegancko tam siedzi na jajkach. No cóż, nie każda jest taka jak malutka, że od razu jajka pod siebie wciąga i wysiaduje. No Zobaczymy za godzinkę, dwie, jak sytuacja. A propos malutkiej, to ona już ma sześć pabich jaj pod sobą, bo wczoraj wieczorem mi pan dowiózł jeszcze dwa. Serdecznie dziękuję. Zobaczymy, ile się wykluje. Popatrzyłem w komentarze. widzę, że są tak podzielone, pół na pół o tych pawiach. Jedni piszą, że to tragiczne i straszne zwierzęta, agresywne, wszystkich tuką i głośne, a drudzy wręcz na odwrót. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, wiecie. Jakby tu ona miała wysiadywać zwykłe kurczaki, a i tak mam już trochę za dużo tej młodzieży, to nawet jakby miały pójść do ludzi, no to wiecie, bardzo dużo bardziej opłaca się pawie niż, niż zwykłe. Kurki, Także malutka, powodzenia, a czy zostaną na bazie, czy nie, czas pokaże. A szara kurka siedzi twardo, może z pół godzinki wczoraj polatała, jak już sobie gniazdko uwiła, ułożyła po swojemu. Tak siedzi, siedzi, nawet nie próbuje wychodzić, czy się dobijać. Na wieczór ją się może puścić, chociaż nie dzisiaj, chyba jutro niech, ten, niech tą kolejną noc przesiedzi, żeby potem trafiała do tego gniazda, bo tak to może próbować wracać do poprzedniego, i by wyziębiła i tu jajka, i z tamtych nic nie będzie, to bez sensu. A jak tam króliki? Oswoiliście się trochę? Te gałęzie robią furorę, lubią w nich leżeć. Pewnie też i trochę chłodu im dają. O, troszkę podziubały tego arbuza, nie za dużo. Bo muszą się oswoić z nowym miejscem. To na pewno, ale nie ma żadnych awantur między nimi. Bałem się, że jak tak będą dłużej na jednym wybiegu, to będzie wiecie, czarny za bardzo ją ganiał, albo będą się drapać, a tu nic nie ma. Z takich rzeczy pełen luzik i spokój. Ogórków przy okazji pozbierałem trochę. Już te ogórki to wyglądają bardzo słabo jako roślinki, ale trochę jeszcze owocują. Na dzisiaj to starczy, a ekipa ze Szczecina już do mnie jedzie. A powinna już dawno u mnie być, ale wyobraźcie sobie, jak jedna osoba wychodziła z chołupy, to jej pękła rura i się wszystko przedłużyło. Ale jakie to jest szczęście w nieszczęściu, by ta rura pękła 10 minut później. Bo już podobno, wiecie, plecak był na plecach, już wychodził z chałupy. By pękła 10 minut później, to by się tam lało parę dni, a tak to się zażegnało szybko awarię. I teraz na spokojnie mogą jechać do Sochaczewa, pod nich podskoczę szybko. No to jest moje odkrycie, że na Szczecin najlepiej przez Sochaczew. Co prawda godzinka drogi samochodem, ale trzy godziny krócej pociągiem i bez przesiadek. Także i tak dużo wygodniej. Teraz to mam bojowe zadanie. Trzeba trytytkami pospinać te przęsła ze sobą, żeby czasem się tam nie bujały na wietrze. One i tak są, wiecie, poprzykręcane do blaszek wszędzie, gdzie się dało, gdzie łapały. No ale dobrze, żeby te łączenia między nimi też były jako tako zrobione, bo to czy jakiś wiatr, czy deszcz, żeby to się nie odbijało, zawsze to się będzie lepiej trzymało, ale to jest wiecie... Profesjonalnie zrobione, jedno do drugiego przylega luks. To, to króciutkie trytytki wystarczą, bo to jest drucik do drucika, centymetr do centymetra. To wszystko było mierzone, docinane. Wiecie, mierzone na oko, docinane na kije, jak to u mnie, czyli jest wspaniale. No ale jest luks, nie można powiedzieć. Bałem się, że te, o, te górne panele tutaj będą się gorzej bujały. Ale jak się połapało na te blaszki, mimo że tylko od góry i od boku, to jest to dosyć stabilne, dosyć jest to usztywnione. Jak teraz sobie tutaj połapiemy w kilkudziesięciu miejscach między sobą, to już wcale nie powinno być tutaj jakiegoś problemu, zagrożenia, że to się rozleci. Króliki są wyjątkowo spokojne i pokojowe, siedzą sobie w tych gałęziach, nic się nie awanturują. No i oby. Oby tak dalej. Trochę ciepło dzisiaj jest, ale jest poniżej 30 stopni. To nawet zdecydowanie nie ma takiej parówy, jak to było ostatnio, trochę jest chmur, nawet po południu ma padać. To by było dobrze, jakby trochę popadało, bo na te grzyby. Nie mogę się tych grzybów doczekać w tym roku słabo to idzie, bo jest sucho. Ale sucho to jest co roku chyba trzeba będzie już przywyknąć, że są suche lata. Kiedyś będą tuste. Na razie są. Suche, tak to jest na zmianę. No dobra, trytytkuję sobie tutaj, nie zanudzam Was, bo zaśniecie oglądając tego gniota. O ile jeszcze nie śpicie, zanim ja dojdę do kamery, to też jeszcze może zaśniecie. Ale ta łatka to jest niesamowita. Patrzcie na to, ona to przybiega do niego, gdzie on przyjdzie. No i gotowe, połapane w kilkudziesięciu miejscach. Te końcówki się potem poobcina, żeby tak się nie rzucały w oczy to będzie ładniej, bo ja lubię mieć ładnie. No i teraz jest zdecydowanie bardziej to sztywne. Mam nadzieję, że się będzie trzymało. O ten jak się tam zakopuje. No dobra, to tutaj mamy gotowe. Na porządki to przyjdzie jeszcze pora na spokojnie, nie dzisiaj, a może dzisiaj tylko że wieczorem, bo ja zaraz do tego słuchaczewa muszę jechać, ale ci my jeszcze jedną kurkę przełożymy tam co siedzi w drewutni, żeby mi czasem tam lęgów nie wypradziła, bo już nie mam zamiaru następny raz ganiać kurczaków pod podłogą w tej drewutni. I kolejna kurka przeniesiona, dzisiaj dzień przeprowadzek i ta pomału tam zaczyna te jajka ogarniać, ale widzę, że tak pomału, bardzo jeszcze pod siebie je nie powciągała, na jednym chyba dopiero siedzi, no ale to jeszcze nie minęło zbyt dużo czasu, jeszcze można spokojnie poczekać na rozwój sytuacji. Prawda, gęsiaki? One to są śmieszne, tam jest taka różnica wysokości tego najmniejszego z tym największym, a jeszcze oni lubią razem chodzić. I to już wszystko w dzisiejszym gniocie. Jutro prawdopodobnie akcja drewno i to taka porządna drużynowa. Jakby się udało jutro uprzątnąć całe podwórko z tego drewna, to by była bajka i duży krok naprzód. Z robotą, a ja się z wami żegnam, bo jeszcze trochę trasy przede mną, o ile się uda, to jeszcze dzisiaj wieczorem przywiozę ciuki na bazę. Powiem wam, że ten Lublin to niemal codziennie się przydaje prawie codziennie nim gdzieś po coś jeżdżę, czy dla siebie, czy dla kogoś, także wiecie. Na swoje utrzymanie zarobi i mi się w kółko przydaje. To była bardzo udana inwestycja. A ja zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć.